Od 2 dni trwa medialna nagonka na rolników i wylewanie ścieku na nas wszystkich, bo rzekomo zablokowali rolnicy przejazd karetki pogotowia na rondzie na S11. Jest to totalna bzdura, manipulacja medialna mająca na celu skłócenie nas i podzielenie społeczeństwa, żeby społeczeństwo przestało popierać nasze strajki, nasze protesty. Tego typu manipulacji w mediach jest coraz więcej. One mają tylko i wyłącznie jeden cel. Żebyście zaczęli atakować nas i żebyśmy atakowali siebie nawzajem. Od 2 dni mówimy, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Korytarz życia był, wojewódzka komenda się do tego odniosła, rolnicy się do tego odnieśli. Teraz mamy odniesienie wojewódzkiego pogotowia ratunkowego ze Szczecina. Przeczytajcie sobie to pismo. Nie było żadnej blokady, karetka przejechała korytarzem życia i najgorsza medialna manipulacja, która wypływa względem tej sytuacji, że w karetce jechała kobieta, która zmarła. Są to kłamstwa, pomówienia i po prostu atak na strajk rolników. Za kilka dni zobaczycie, dlaczego takie ataki medialne są na nas naprowadzane.